Witam Was bardzo serdecznie w Wykopki w Poszukaniu Historii. To, co za mną widzicie, to są góry. Ale jak już odwrócimy w drugą stronę, jest widok na Oświęcim, nawet na Tychy. Pada deszcz. Za chwilę Wam przełączę kamerę. No po prostu miało dzisiaj nie padać, ale jesteśmy w fajnym miejscu. Pamiętacie odcinek? Ona przestało, są dziwne chmury. Miało dzisiaj nie padać. Pamiętacie kiedyś mój filmik, który nagrałem w zimie z opuszczonego miejsca, który ma ponad 40 tysięcy wyświetleń i ten wąwóz, przez którego się przebijałem i te działki takie tam są, to jest właśnie ten las. No i dzisiaj się właśnie wybieramy w te miejsce. Przychodzą takie fale deszczowe, jak widzimy, może nawet słychać, ale my zapuścimy się w ten las. Jest tu takie pole. No ale cóż, idziemy dalej. Zrobimy ten las od tamtej strony, a tędy co najwyżej wyjdziemy. I oczywiście do zobaczenia przy pierwszym dołku. Jeszcze Wam pokażę, jak tam w lasku jest. Ale dobra, będzie pierwszy dołek, będzie pokazany lasek. Do zobaczenia, hej, trzymajcie się. No powiem Wam tak, Bogdan złożony. Hela jest. Darek na swoim miejscu. Dziewicze miejsce. Żaden poszukiwacz jeszcze tu nie szukał. Jest pięknie. No po tym filmiku, co zrobię, na pewno będą szukać. Ale jest fajny teren. Fajny, fajny. Tam brzozy. Jestem tu pierwszy raz. Przechodziłem tu kiedyś, jak mówiłem, w zimie. No to zaczynamy do pierwszego dołka. No i co tu mówić, dwa razy machłem wykrywaczem i mamy już coś. Jakaś kula z pistoletu, może stara broń myśliwska. Widzimy ewidentne tu ślady. A przecież dopiero tu złożyłem wykrywacz w tym miejscu. Może się zapowiada to fajnie. Do zobaczenia przy następnym dołku. Następny fan to stara podkowa, jeszcze nawet na brzegu szukam, nie wlazłem. Do następnego. Nie wiem, może straciłem czas, ale patrzcie, się leśno nakopałem. Prawie cała łopatka. No i coś już jest 2 cm. Może straciłem czas, ale już pinpointer to widzi. To jest większy obiekt. Cały czas biło na plus, na samej górze. No to sprawdzimy, co to jest. Pokażę Wam, co to będzie. Zobaczymy za chwilę. Patrzcie się. Jeszcze to będzie widać, dziurka się w tym zrobiła. Nie wiem, nie dochodzi światło. Może być jakiś depozyt. To jest puste w środku. Widzicie? Jakaś skrzynka czy coś. Nie wiem. Kopię dalej. Do zobaczenia za chwilę. No nic, okazał się to pusty garnek. Tak też czasami bywa. Do zobaczenia przy następnym. Ale były nadzieje. Wiecie. Do zobaczenia. Powiem Wam, fajny teren, ale strasznie zaśmiecony. Spodziewałem się czegoś innego. Ale w tych śmieciach też można coś znaleźć. Teraz też myślę, że jakaś jest śmieć, a może tu już jest śmieć. Ale takie coś mi się udało znaleźć. Zawsze to coś, nie? Zeszłem troszeczkę niżej. Mi takie coś udało się wyhaczyć. Nakopałem się tam, trochę się wybrudziłem. Ale to się nie robi dla pasji, nie? No i idziemy dalej. Do zobaczenia przy następnym dołku. Widzicie, jak tu fajnie zielono się zrobiło, jak tu jest zielono, nawet słońca nie ma, aby to lepiej tak ładniej. Zielono już w tym lesie jest. Coś tu mamy. Tu mamy takie fajne, żeby pochodzić. Żeby wszystko schodzić, no to czasem centymetr braknie, machnąć cewką, żeby coś po prostu znaleźć. No ale co się znajdzie, to się znajdzie, no przecież nie robimy tego dla jakichś znajdków, tylko dla pasji, dla hobby.
to ten zwykły spacer bez niczego nawet tak cieszy. Mi są żadne zabytki niepotrzebne. A na chu... mi to. Za przeproszeniem, coś mamy. Coś małego. No i to jest sygnał. Coś małego. No, takie małe. Może mi to wyseparował? Nie, takich przedmiotów. No taki... Nie, guziczek mały. No dobra, przy następnym. To jest wiosna. Pierwsza dzisiaj moneta leżała na wierzchu, tylko tu butem zajechałem. Pewnie jakiś PRL. O. Czy to jest ta złotówka? Z 1957 roku? Ta, która jest więcej warta niż zwykła. 1 zł. 1957. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. Ale tak jest już troszeczkę tu. No ale fajnie. Na wierzchu leżała. To znaczy, że tędy kiedyś ktoś chodził. I fajnie by było dzisiaj się zająć tą polaneczką. Bo tamto końca nie widać, żeby po prostu wchodzić, a w tamtą stronę to już nie mówię. Tam się wąwozy zaczynają. Ale fajnie się zazieleniło. Nic, na razie chcę iść wzdłuż tego do góry. Zejść jeszcze na dół i jeszcze raz iść. No i zrobić tą łąkę, taką, no jakby to nazwać, polankę. No i zobaczymy, co będzie, co pokażę. No to przy następnym dołku. A co tu mamy? Już wyszukałem. Kawałek ołowiu. W takiej oto postaci. Do zobaczenia przy następnym. Jest, nie jesteśmy jeszcze na polance. Teraz takie coś było w dołku. Myślałem, że to aluminium, ale to jest coś z miedzianego. Tak to wygląda. Nie wiem, tu coś było chyba zaczepione do tego. Nie wiem, tylko tyle jest. Do zobaczenia przy następnym. Ciepło, bardzo ciepło. Muchy już gonią całego. A tu jest jaka miejscowa, tu guziki. Normalnie na wierzchu leżą. Żaden poszukiwać jeszcze tu nigdy nie był. Cywilny, bo cywilny, no ale cóż. Do następnego. Wow. Mamy takie coś. Nie wiem, co to jest. Idziemy dalej. Chodzimy po tej polance. To jest dowodem na to, że nikt tu nie chodził. Wygląda na rurkę, nie wygląda na pocisk. Chuj to wie, ale na środku polanki widocznie jestem tu pierwszy. Dobra, idziemy dalej. Zakopiemy to głębiej w rajczego, bo nie wiemy, co to jest tak dokładnie. Do zobaczenia przy następnym dołku. Powiem wam, głęboko było, ale fajna sprawa, warta uwagi. Widzimy, że to już jest coś bardzo starego. Do zobaczenia przy następnym. Coś to było. Widzimy tu ślady tego całego, nie? Tu farba na tym była, taki ten zdobienia. Owiane jest to, od razu mówię. Nie wiem, no coś kiedyś było. Myślałem, że to jest jakaś moneta, no ale no, wbiło. Patrzcie, kształt monety, no ale które pokrzywione. Następnego idziemy w stronę takiego starego drzewa. Nie wiem, czy go tu będzie widać. A może go będzie widać, a może nie. Może coś tam będzie, a później przejdziemy w tamtą stronę, tą starą drogą pójdziemy. No i zobaczymy, na ile starczy czasu.
to do zobaczenia. Będę szedł tędy, tą drogą. Ale taka ciekawostka jedna, na którą się natknąłem. Widać to jakieś... Albo to było tu przywiezione ze starego domu. Może raczej tak. Pozostałości. Też powiem wam, pełno tu śmieci, no. Staram się je omijać. Ale nie zawsze jest po prostu w stanie to wszystko ominąć. To na pewno dużo właśnie ku tego starego drzewa śmieci. Sami widzicie. Pójdę tą drogą, najwyżej jeszcze wbiję w las. No i zobaczymy, co z tego będzie. Do zobaczenia. No i jesteśmy w lesie, takie coś jest. Idziemy dalej, ładnie ptaszki śpiewają. Przecież wiosna przyszła, przecież. Następnego. W tej brójdzie chyba jest moneta, bo sygnał jest na monetę. Pokażę wam. Taki przerywany. Ale mogę się mylić. Włączamy Darka. Chyba nie. Żeby było widać krągłe kształty monetki. No czekajcie. A nie mówiłem? Jakaś moneta. Reichswenning. Trzecia Rzesza. I od razu nieczytalne. I już widzimy, jak Hitler chciał zacząć ślady po sobie, że austriackie monety i wszystkie inne wytrzymują, a żeby jego zrobiły się takie coś. No to będzie 10 pfenigów. To gdzie ta moneta, one są takie żółte. Dobra. Nie no, fajnie tu jest, kurde, nie chcę iść do domu. Szkoda, że nie mam namiotu, bo bym sobie tu rozbił namiot. By się przespał. Krecik, to jest krecik. Krecik Dareczek. Tylko jedna, bo... Tylko jedna, bo taki jak się znajduje, to zawsze... Więcej. Jest widno. 17 godzina. Nie ma tak źle. Poszperamy jeszcze tu trochę. Żeby na 18 się dokulać do chałupy. Dobrze, do zobaczenia przy następnym. Przy następnym dołku. No zaś mamy sygnał na monetkę. Sprawdzimy to. Co to jest? Nie być monetka, mogę się mylić. Jednak się nie myliłem. Zna się swój wykrywacz kłamstw. Na pewno będzie więcej części. Oj, jakaś stara bardzo monetka. Cieniutka już jest.
Blaszka została tylko. Podejrzewam, że czy cruzery. Szkoda. Jak widzimy, że już na niej nic nie ma. Jest jeden jeszcze sposób na nią, ale to jest moja tajemnica. Jak to zrobię, jak coś będzie, no to pokażę w następnym odcinku, który na pewno jeszcze będzie tutaj się odbywał, bo to jest teren dziewiczy, który żaden poszukiwacz jeszcze tutaj nie chodził. No tak więc jeszcze troszeczkę tutaj pochodzę, no i wiadomo, koniec zawsze jest taki, no chce się dalej, a tu trzeba skończyć. Wiecie coś o tym. Na pewno. Do zobaczenia jeszcze przy następnym dołku. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakiś medalik chyba Matki Boskiej. Aluminiowy. Do następnego. No dobra, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Troszkę się ciemni, jeszcze zobaczę sobie, jak ludzie śmiecą w lasach i zanieczyszczają nasze takie piękne górskie tereny. Ale cóż zrobisz człowiekowi? Dla człowieka nie da rady. Opony, styropiany, folie. Czyżby nie było pięknie zakończyć wykopki przy tym drzewie? Może by było podejść do tego drzewa, bo coś tu wykopałem. Chyba łuska. Patrzcie, jaka jest pokryta patyną. Chyba niby strzela Mauser. I powiedzmy, że nasi przodkowie walczyli za tą Polskę. Za tą Polskę teraz pełną zaśmieconą. Że tu leży Mauser. A jakby wiedzieli, że będzie tak. Tamte są piękne, stare drzewa. Idziemy pod te drzewo, bo te drzewo na pewno pamięta pierwszą wojnę, drugą, jeszcze Austrię, Austro-Węgry. Spotkamy się jeszcze pod tym drzewem, może coś. Nie, że wykopiemy, ale pogadamy jeszcze sobie z tym drzewem. Powiem wam, kończymy dzisiejsze wykopki. Patrzcie się, jaka hela łopata jest malutka przy tym ogromnym drzewie. A jeszcze jest jedno tam. To jest no mniejsze od tego. Ale to drzewo pamięta całą historię. Tak więc do zobaczenia. Przy następnym filmiku, jeśli filmik wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz zasubskrybować mój kanał. Tak więc trzymajcie się. Do następnego.